od Wigilii doszło na Śląsku do 8 wypadków drogowych, w których 8 osób odniosło obrażenia, prawie 200 kolizji i ponad 50 nieczynnych kierujących zatrzymanych. Tak więc podsumowując, możemy powiedzieć, że święta póki co bezpieczne, ale tak naprawdę uważamy, bo dzisiaj niestety, ale mokra jest, nie dała się odznaki kierującym i doszło do czołowego zderzenia w godzinach porannych na terenie Dąbrowy Górniczej, gdzie niestety, ale jedna osoba doznała poważnych obrażeń. Wzmożone działanie, jeżeli chodzi o czas świąteczny, to szczególnie te godziny, kiedy policjanci spodziewają się większego ruchu, tak więc Wigilia w godzinach dopołudniowych, czy też dzisiaj po południu, wtedy spotkamy więcej patroli. Wtedy no też spodziewamy się tego ruchu, że jednak będziemy wracać, bo jutro już normalnie dzień pracujący. Tak więc uważajmy, zwróćmy uwagę na to, że granica jakby zera stopni wciąż jest niebezpieczna i tutaj przemieszczając się naprawdę na niedługiej odległości, możemy spodziewać się drogi albo mokrej, albo niestety, ale śliskiej.